Porozmawiajmy sobie dziś o najczęstszym błędzie, który występuje u osób będących na diecie keto i równocześnie chcących się odchudzać. I to jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz i zmiana jej naprawdę może przynieść zaskakująco dobre rezultaty, a nie wymaga od nas wcale dużo poświęceń. Zapraszam! Dlatego mówię o najczęstszym błędzie, bo jak przeanalizowałam konsultacje z bardzo wieloma moimi podopiecznymi, takimi osobami, które trafiają do mnie, bo już są na diecie keto i coś im nie gra, to chyba to jest najczęstsza rzecz, która hamowała redukcję masy ciała. I żeby nie trzymać Cię w napięciu, to od razu mówię, o co chodzi i sobie to omówimy krótko. Chodzi o niepotrzebne dolewanie tłuszczu, żeby, jak to się mówi, dobić kaloryczność czy dobić tłuszcze w diecie. Wiele osób na keto je sobie na przykład i oblicza to makro w jakimś liczniku kalorii i na koniec dnia okazuje się, że ma albo na przykład 100, 200, 300 kalorii tego dnia za mało, albo zjadło za mało tłuszczu i ten tłuszcz chcą uzupełnić. I bardzo często mi się zdarzało, że ktoś się do mnie zgłasza i mówi, że no wieczorem wypiłam sobie dodatkowo na przykład 2-3 łyżki tłuszczu, czy to oleju MCT, czy oliwy, czy oleju kokosowego, czy po prostu zjadłam masło orzechowe, albo jakiś inny taki tłusty produkt, gdzie głównie jest sam tłuszcz, o na przykład śmietanę 30 wypiłam, 100 ml, no po to, żeby uzupełnić te tłuszcze. I to jest totalnie bez sensu. Ten tłuszcz Cię nie nasyci, więc jeżeli Ty nie odczuwasz jakby takiego głodu i mimo tej mniejszej kaloryczności i za małej teoretycznie podaży tłuszczu nie odczuwasz głodu, no to po prostu sobie to pomiń, bo to jest tak naprawdę czasem 100, czasem 200, czasem nawet może i 500 kalorii samego tłuszczu, który nie jest Ci do niczego tak naprawdę potrzebny, bo możesz pozostawiać w stanie ketozy, jedząc mniej w danym dniu tłuszczu procentowo, a w ogóle to chyba, jeżeli chcesz schudnąć, to niekoniecznie zależy Ci przede wszystkim na to, żeby w tym stanie ketozy pozostawać, więc to nie jest tak, że Ty tego tłuszczu w diecie musisz mieć, nie wiem, 70 czy 80% i jak nie masz, to dzieje się coś złego. Ty masz spalać, jeżeli chcesz schudnąć, swoją tkankę tłuszczową, czyli korzystać z tych rezerw tłuszczu, które masz, które są Ci zbędne, niepotrzebne, więc nie dolewaj dodatkowo tłuszczu na wieczór, no bo organizm zacznie się zajmować spalaniem tego tłuszczu, który dolejesz. Już nie mówiąc o tym, że szczególnie jeśli dolejesz na przykład jeszcze, nie daj Boże, jakieś tłuszcze nasycone, no to jak to będzie za dużo, a może to być za dużo energii na wieczór, to w najlepszym wypadku dostaniesz jakieś biegunki na przykład, ale w gorszym wypadku dla Ciebie, jeśli się odchudzasz, no to ten tłuszcz wręcz będzie właśnie dodatkowo magazynowany, co jest Ci zupełnie niepotrzebne. Po co jemy? Jemy po to, żeby po pierwsze dostarczyć sobie odpowiednią ilość energii i naprawdę dostarczanie sobie takiej energii w postaci samego tłuszczu na wieczór nie jest Ci potrzebne, a po drugie po to, żeby też dostarczyć sobie składników odżywczych. I jeżeli będziemy wypijać sam tłuszcz, no to nie jest zbilansowany posiłek, tak? Tam nie będzie wszystkich witamin, minerałów i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę na dietach redukcyjnych, nawet na diecie keto redukcyjnej, warto jest zwiększać białko i udział białka w diecie, no a nie zalewać się tłuszczem. Dlatego jeżeli jesteś na keto i nie chudniesz tak, jakbyś chciała, i zależy Ci na tej dalszej redukcji masy ciała, to najprostsze, co możesz zrobić, to właśnie zwiększyć proporcjonalnie białko, a nawet uciąć tłuszcze, czy zwiększyć jeszcze ten deficyt kaloryczny. Pamiętaj oczywiście, że ten deficyt nie może być jakiś bardzo, bardzo wysoki, bo wtedy dla organizmu za duża restrykcja kaloryczna też się będzie wiązała z tym, że spadnie Ci metabolizm, więc rzeczywiście nie może być to duża restrykcja, no ale nawet jeśli jednego dnia, powiedzmy, standardowo na redukcji masz zapotrzebowanie 1800 kalorii i zjesz 1200 czy 1000 kalorii, i masz do wyboru albo dolać tłuszcz na wieczór, albo go nie dolewać, to go nie dolewaj i po prostu następnego dnia zjedz więcej, nic złego się nie stanie. Co jeszcze możesz zrobić, jeżeli chcesz chudnąć? No,
tutaj nie ma drogi na skróty i tak naprawdę aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny jest najlepszym, co możesz sobie zrobić, jeśli chcesz schudnąć i jeżeli chcesz, żeby Twoja sylwetka też przy tym właśnie dobrze wyglądała. Więc nie dolewanie tłuszczu, a obcinanie nawet tłuszczu, korzystanie z własnych rezerw, zwiększenie białka, odżywcza dieta i rzeczywiście dbanie o tą wartość odżywczą diety no w niższej kaloryczności, bo jeżeli chcemy schudnąć, to musimy ten deficyt mieć i zwiększenie aktywności. To są te rzeczy, które są Ci potrzebne, natomiast nie musisz się sztywno trzymać procentowego udziału tłuszczu w diecie w każdym dniu i naprawdę nie ma sensu dokładać sobie energii w postaci czystego tłuszczu, szczególnie wieczorem, jeżeli chcesz schudnąć. Z tego, co dostaję informacje od moich podopiecznych, to jest nieraz takie na siłę jeszcze dopicie tego tłuszczu, więc wydaje mi się, że ta prosta wskazówka, nie dolewaj specjalnie tłuszczu, wręcz ułatwi Ci, a nie utrudni Twoją redukcję na diecie keto. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie przydatne. Daj znać w komentarzu, jeżeli są jakieś inne tematy, które Ciebie interesują, może coś szerzej właśnie o odchudzaniu, bo kiedyś była już taka seria, może to powtórzymy, bo temat jest bardzo obszerny, a może jakieś inne tematy związane bardziej z tym, co się teraz dzieje u nas za oknem, czyli lato i jak tą dietę ogarnąć w tym okresie takim wiosenno-letnim. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!